No witam. Trochę bolesny był ten upadek, ale to nieważne. To już piąta część osiągnięć w My Summer Car na moim kanale. Niedługo będziemy chyba kończyć tą serię, ponieważ niektóre osiągnięcia, jak mi pisaliście w komentarzach, nie będę w stanie zrobić. Dalej je co prawda próbuję zrobić, ale od dłuższego czasu mi to nie wychodzi jakoś zbyt dobrze, a szczególnie te osiągnięcia z komputerem. I czuję się o wiele lepiej niż przedtem. W każdym razie, jeśli film wam się spodoba, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz subskrypcji na kanale, aby być na bieżąco. Nic więcej raczej nie mam do powiedzenia, więc przejdźmy do materiału. Pierwsze osiągnięcie na dziś, za które się wziąłem, a mówiąc dokładniej to dwa osiągnięcia. Welcome to Finland oraz Finish Summer. Te osiągnięcia polegają na użyciu sauny, tyle że Finish Summer trzeba zrobić na wyspie. Więc wsiadłem do auta, zapakowałem wszystko co było mi potrzebne i podjechałem pod łódkę, która była blisko naszego domu. Wsiadłem na nią, próbowałem przez chwilę ogarnąć jak się nią obsługuje i ruszyłem na wyspę. Gdy dotarłem na wyspę, znalazłem tam lampę, aparat, fajerwerki, kubek, czajnik, siatkę na ryby, wiadro, pojemnik na drewno oraz siekierę. No to się zaczęło. Jak już mówiłem w poprzednich filmach, nie mam bladego pojęcia jak się korzysta z sauny w tej grze, więc na początku zebrałem drewno, wrzuciłem do pieca i czekałem aż się nagrzeje. W międzyczasie poszedłem nalać wodę do wiadra z pobliskiego źródła wodopoju. Odczekałem chwilę i zacząłem rozlewać wodę. Na początku nie mogłem trafić, ale po chwili udało się i dostałem dwa osiągnięcia. Następne osiągnięcie, po które sięgnąłem, to Grease Trust, które polecił mi Szymek Games 2686. Polega to na tym, aby ukończyć wyścig równoległy poniżej 17 sekund. A więc wsiadłem do Satsumy, po czym wysiadłem, bo przypomniało mi się, że waga też tutaj daje coś do prędkości, a przynajmniej tak mi się wydaje. Zacząłem demontować niepotrzebne części, po czym wyruszyłem. Gdy dotarłem na miejsce, liczyłem, że sobie z tym poradzę, wiadomo, dobry sprzęt i tak dalej. Ustawiłem się do wyścigu i gdy ruszyliśmy, zdałem sobie sprawę, że coś jest nie tak. Więc postanowiłem, że podkręcę trochę silnik i spróbuję jeszcze raz. To znaczy, chciałem spróbować jeszcze raz, ale te ziuty, z którymi się ścigałem, chyba mieli jakąś spinę między sobą. Wczytałem save'a i spróbowałem jeszcze raz. Tyle, że tym razem znowu był taki sam efekt. Dobra, teraz musi się udać. Butla z nitrem, podrasowany silnik, zmniejszona waga, no nic nie może mnie powstrzymać. Chyba będę potrzebował waszej rady na ten temat, a tymczasem sobie to odpuszczę. Następne osiągnięcie, które zacząłem robić, to Mr. Kilju. Kilju, jakoś tak. Trzeba pijakowi sprzedać idealny alkohol, który się tworzy z jednej paczki drożdży i 6 paczek cukru. Potrzebne nam jest wiadro, które zabraliśmy z wyspy, na której robiliśmy poprzednie osiągnięcia. Nawrzucałem nasze składniki, nalałem wody i teraz trzeba poczekać. 2,5 godziny w prawdziwym życiu. To może zróbmy coś innego w międzyczasie. Na przykład Full of Crab, który również polecił mi Micha, Satsuma Babcia, Hitomi 8669 oraz Kamix 4363. Dziękuję wam za podesłanie tego osiągnięcia. To osiągnięcie polega na zapełnieniu naszej szambiarki do pełna, czyli 10 000 litrów szamba. Tak się składa, że nie zrobiłem żadnego na tym save'ie, więc mam wszystkie punkty zaznaczone na mapie. A więc wsiadłem do naszego giganta wśród samochodów i ruszyłem w podróż. Na przedostatnim punkcie drzwi od szambiarki chyba miały dosyć już tego smrodu i postanowiły wypaść z pojazdu. Pomyślałem, że pójdę zapisać grę, aby to naprawić. I w drodze do zapisu gry wujka chyba też wygięło od tego smrodu. Kurde, nie wiedziałem, że to na taki zasięg będzie śmierdzieć. Zostały mi ostatnie ścieki do wyssania, więc stałem przy liczniku, aby zobaczyć kiedy dostanę to osiągnięcie. Na moje oko to powinno być już, więc podbiegłem zobaczyć ile zostało i dostałem osiągnięcie. Będąc w mieście postanowiłem, że odpuszczę sobie osiągnięcie Reti Pokerry Master i wyciągnę automat z lokalu. Szczerze, już miałem dosyć siedzenia po parę godzin przy nim. Wsiadłem do traktora, który poprzednio tam zaparkowałem, wybiłem szybę i przypiąłem automat do Kekmeta, po czym próbowałem go wyciągnąć. Spędziłem 10 minut wyciągając automat z lokalu, a przez wujka, który zatorował mi drogę stołem, nie mogłem go wyciągnąć. Dlatego użyłem moda pod tytułem Grab Anything Mod, który pozwala nam złapać dosłownie wszystko. Ustawiłem automat lekko pod skosem i wyciągnąłem traktorem. Automat potrzebował śrubokręta, aby je otworzyć. Ale na szczęście za rogiem miałem starą walizkę z kluczami, więc ją otworzyłem i dostałem osiągnięcie. Odstawiłem traktor, wsiadłem do szambiarki i udałem się do domu, aby dokończyć poprzednie osiągnięcie, czyli Mr. Kilju. A w tym tempie, co robiłem osiągnięcie z szambiarką, to powinno być już gotowe. Dojechałem do domu i faktycznie alkohol był gotowy. Przy okazji, gdy już było zrobione, mogłem zrobić kolejne osiągnięcie, jakim było Yeast Festival, które polega na wypiciu naszego gotowego trunku. Dlatego złapałem za butelkę, napiłem się i dostałem osiągnięcie. Kilju gotowe, to można mu je zawieźć. I w tym momencie zaczął się problem. Kilju było gotowe, owszem, ale gdy zajechałem do jego domu, to go tam nie było. Byłem zdziwiony i zacząłem się zastanawiać, gdzie on mógł się podziać. Sprawdziłem również, czy przypadkiem nie wylądował gdzieś w mieście, czy też na swojej nowej chacie. Ale tam też go nie było. Zacząłem sprawdzać internet w poszukiwaniach odpowiedzi na moją zagwózdkę. I dowiedziałem się, że jeśli on zginie w jakimś wypadku drogowym albo ktoś go potrąci, to umrze. Na zawsze. I wtedy przypomniało mi się, że jak raz go odwoziłem, to przez moje super umiejętności prowadzenia pojazdem z dużą prędkością po drodze terenowej wpadliśmy w słup. I wtedy wyleciał z miejsca pasażera. Sprawa wyjaśniona. Ale nie do końca.